45. ostatnia kolejka sezonu regularnego Polskiej Hokej Ligi. Dzisiaj w składzie niezmienionym od ostatniego spotkania, właściwie już od dwóch. W tym momencie pojawiają się na tafli stadionu zimowego Kacper Opiłka 91, Mariusz Piotrowski 8. Pomimo kłopotów organizacyjnych będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony. Pierwsze wznowienie dla Katowiczan. Za moment do boksu zjedzie Hudson, pojawi się Kruczek, a tymczasem Lehtonen wystawił krążek. Znakomicie krężołkowi, ale Michalski ma po drugiej stronie Bepierszcza. Michalski objeżdża bramkę. Próbował Wanacki, nie pozwolił Sosnowiczanom. Teraz nie trafił w krążek jeden z Katowiczan. Kale Waltola i to Eriksson. Poczekał Eriksson, Wajda, uderzenie, Fiłonienko nie obronił. Uderzenie Wajdy, zbił tamten krążek Jona Monto i guma wylądowała w okienku bramki Fiłonienki. 1-0 GKS Katowice obejmuje prowadzenie w Sosnowcu. Patryk Wajda, poczekał na niego Eriksson. Na niebieską Hudson. Broni Fiłonienko. Krążek, Nikiforow już w tercji gości, jeszcze podanie tam, pod bramkę do tercji Zagłębia, Kruczek lekko takiego lifta wrzucił pod bramkę, jeszcze poprawka Lehtonena i po raz kolejny odegrał do Klineckiego, chociaż Fraszko tam świetnie się spisał, uderzenie Wronki, Fiłonienko, krężołek pod bramką, Kolusz, krężołek objeżdża bramkę, Fiłonienki, odwrócił się Fiłonienko z Wronka do Wanackiego. Fraszko już w tercji Zagłębia. Fraszko pociągnął, szukał gdzieś tam dalszego Pasiut. Oni za moment skrzyżują kije i Pasiut po raz kolejny. Jakimienko do Rąbkowskiego. Fiłonienko niepewnie, jeszcze odwrócił się Fraszko. Tam jest Nikiforow, Nikiforow na niebieską, Syrojeszkin. Wrzucenie krążka, broni Marej, gol! Wasilie wpadając na lód. Zdobywa gola 1-1 na zimowym. Mówiłem o tym, stanęli zupełnie Katowiczanie pasywnie, a gospodarze długo, długo, długo czekali, aż wreszcie Aleksander Wasiliew zmusił do kapitulacji Mareja. Czwancikow przytomnie na drugą stronę, Kozłowski broni Marej. Czwancikow na niebieską, uderzenie Kozłowskiego, Sikora bliski tam. Liew, Nikiforow. Nikiforow odwrócił się, uderzył. Broni Marej. Jeszcze szansa. Baszyrow przestrzelił do Pasiuta. Kolusz na lewą stronę. Fraszko do Wronki. Pasiut. Gol! 2-1. Wykorzystują Katowiczanie grę z przewagą zawodnika. Rozklepana obrona Zagłębia. 35 sekund potrzebowali Katowiczanie na ustawienie zamka, na rozklepanie obrony miejscowych i wychodzą na prowadzenie. Operia atakuje Fraszkę z tyłu, bez konsekwencji dla niego Jakimienko, Fiłonienko broni, nie trafił w krążek. Z Marcinem Koluszem krążek zrzucony, a zatem cyk walenty na bok sentyment. Sarelainen do Hudsona, Hudson takiego lifta do Lehtonena, ten uderzenie Fiłonienko, krążek bezpański przez Monto. Sarelainen, Hudson, odegranie, Lehtonen, Fiłonienko. Jeszcze Hudson poprawił wprost, tam miejsca, tam gdzieś luki w defensywie Katowiczan, Wasiliew, Nikiforow, broni Marej, Lehtonen, wycofanie, uderzenie teraz. Wronka przejął bezpański krążek, Wronka, wyłożenie, Fiłonienko obronił te. Miropekka, Sarelainen niedokładnie i teraz Wasiliew pędzi na bramkę Mareja, Wasiliew. Blanik, Sikora, Marej do boku, tam jest Kozłowski, odwrócił się. Z moment, bo kolejnych dwóch zawodników pojechało do zmiany. Jakimienko, uderzenie broni Fiłonienko. Parterze Bernacki, na Hunko do Wasiliewa, Wasiliew przed bramkę Bernacki, broni Marej. Nie ma dostępu do własnej bramki, zjechał już Fiłonienko. Szóstką Sosnowiczanie, na Hunko, broni Marej. Fraszko. I mamy syrenę kończącą to spotkanie, kończącą trzecią tercję. Do zobaczenia, do usłyszenia w playoffie Polskiej Hokej Ligi.